Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny. Mianowicie chciałbym co nieco opowiedzieć o skrzyni Renault automatycznej, zautomatyzowanej EDC. Oznaczenie EDC pochodzi od słów angielskich Efficient Dual Clutch, czyli efektywne podwójne sprzęgło. Skrzynia zaprezentowana w 2010 roku, oferowana w takich samochodach jak Renault Megane, Renault Scenic, Grand Scenic, Renault Lagunie. Najwięcej tych skrzyni było montowanych wtedy z silnikiem 1.5 DCI 110 koni. Teraz się to zmieniło. Te skrzynie o podobnej konstrukcji różnią się tylko liczbą biegów. Montowane są także w silnikach benzynowych 1.3 TCE czy 1.6 DCI. Wszystkie te samochody z tymi silnikami posiadają także właśnie skrzynie EDC. Czym ta skrzynia jest? No jest to skrzynia automatyczna, gdyż sama zmienia biegi. Tak naprawdę tutaj skrzynia ta wyróżnia się konstrukcją. W niej zastosowane są dwa sprzęgła. Pierwsze sprzęgło obsługuje biegi nieparzyste 1, 3, 5, drugie obsługuje biegi parzyste, drugi, czwarty, szósty bieg oraz bieg wsteczny. Skrzynia ma cztery wałki, dwa wałki sprzęgłowe połączone ze sprzęgłem oraz dwa wałki główne. Posiada także synchronizatory, tak jak w skrzyni mechanicznej, manualnej, to się niczym nie różni ta skrzynia. Synchronizatory i sprzęgło jest napędzane siłownikami elektrycznymi, także jak także oczywiście komputerem sterującym tym całym powiedzmy całą skrzynią. Oczywiście komputer odczytuje dane z położenia pedału gazu, z prędkości, z układów ESP, to wszystko ma na celu spowodować, żeby ta skrzynia jak najlepiej współpracowała z danym silnikiem, czy w danym samochodzie. Także tutaj mamy znaczącą różnicę w budowie skrzyni, że biegi, powiedzmy, wybierane są siłownikami elektrycznymi. Komputer także jest zintegrowany na skrzyni biegów. Tak jak powiedziałem, skrzynia aktualnie, pierwszy model miał 6 biegów, teraz aktualnie te skrzynie, z tego co wiem, mają i po 7 biegów. To wszystko jest zależne oczywiście z jakim silnikiem ta skrzynia współpracuje. Na pewno tą skrzynię wyróżnia to, że waga jest dosyć niska, około 80 kg skrzynia waży gotowa. Co do oleju, jest niecałe 2 litry oleju, 1,7, 1,8 litra, różne źródła podają. Jest to, co ciekawe, jest to olej taki jak do zwykłej skrzyni praktycznie, z tego co pamiętam. To oczywiście Renault ma to oznaczone według swojego producenta, ale wiem, że jest to Castrol bodajże 75W trans coś tam, z tego co pamiętam. Także jest to zwykły olej do skrzyni manualnej. Także tutaj producent Renault w różnych markach, w różnych modelach, w większości modelu jest oznaczone, że olej nie podlega wymianie. Z tego co przeczytałem gdzieś tam na forach, w jakimś tam modelu czy za granicą było napisane, że są 120 tysięcy kilometrów wymiana oleju. Tutaj na pewno zasadniczą sprawą jest, że jest to skrzynia sucha, czyli sprzęgła
Nie są zanurzone nie w oleju, nie zanieczyszczają tego oleju, także na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście z tego co wiem, jest też model skrzyni EDC z mocniejszymi, powiedzmy, silnikami parowanymi, gdzie ten olej jest już wymieniany, sprzęgła są zanurzone, także tutaj każdy model skrzyni musimy się dobrze zorientować, jaki model skrzyni posiadamy. Co do samej zmiany biegów, na pewno skrzynia działa dosyć szybko, łagodnie zmienia biegi, płynnie, dosyć duży komfort. Napęd jest przenoszony bez żadnej przerwy na układ napędowy. Także tutaj na pewno jest to zaleta. Oszczędność paliwa, brak strat. Tutaj nawet skrzynia EDC może się pochwalić tym, że zużycie paliwa nawet może być mniejsze o około 10, 15, nawet do 20%. Dodatkowo dosyć szybkie redukcje biegów. Czas przełączania biegów jest mierzony w setnych milisekundy. Także poniżej sekundy człowiek praktycznie czas reakcji zmiany biegów jest bardzo szybki. Co do samego działania skrzyni, no tutaj ruszanie, wszystko działa tak jak powiedzmy w zwykłej skrzyni automatycznej po zwolnieniu. Pedał hamulca, samochód rusza do przodu i tyle. Co do samych zalet, jeszcze samej skrzyni EDC, na pewno elektryczne siłowniki, które są sterowane, powodują to, że ta skrzynia jest mniej skomplikowana od skrzyni innych dwusprzęgłowych, dosyć niezawodna. W samej skrzyni mało rzeczy może się popsuć, także tutaj jest to dosyć ciekawa skrzynia na tle konkurencji. Aczkolwiek skrzynia nie ustrzegła się jakichś tam wad, to wszystko zależy od daty produkcji. Niektórzy narzekają, że to działanie tej skrzyni jest dla niektórych może być zbyt wolne, porównując powiedzmy do skrzyni DSG, aczkolwiek są to raczej subiektywne odczucia. Co do takich typowych usterek, tak jak powiedziałem, skrzynia raczej nie sprawia problemów. Moment obrotowy, jaki przenosi do 350 Nm, powoduje to, że ta skrzynia nie jest też zbytnio obciążona, powiedzmy, momentem obrotowym. Aczkolwiek, co do takich wad, jeszcze najczęstszych usterek, powiedzmy to, z tym, co się można spotkać, na pewno komputer sterujący. W niektórych są przypadki, że ulega uszkodzeniu, i teraz są zakłady elektroniczne, powiedzmy, jest on nierozbieralny, aczkolwiek ja taki komputer widziałem rozebrany. Trzeba iść do jakiegoś specjalisty, który już robił przy takim czymś, i najczęściej ulega właśnie mikroprocesor czy sterownik, który stanowi tak jakby główny składnik tego komputera, ulega uszkodzeniu i to powoduje, że skrzynia przestaje działać czy przestaje się komunikować z samochodem. Także oprócz tego, niestety, koszty, sam komputer z tego co można wyczytać kosztuje ponad około 5-6 tysięcy nawet, z tego co wiem, nowy. Także oprócz komputera ulegają oczywiście po większych, powiedzmy, jakichś przebiegach, ulegają uszkodzeniu sprzęgła, ale tutaj koszt naprawy też w okolicach 4-5 tysięcy złotych jest podobny, tak jak w większości skrzyń, powiedzmy, dwusprzęgłowych. Te przebiegi na tych sprzęgłach, to wszystko zależy od naszej jazdy. Niektóre skrzynie są w stanie przejechać 200-300 tysięcy bez napraw jakichkolwiek. Niektórzy takie sprzęgła są w stanie zajechać, nie wiem, po 100 tysiącach kilometrów. Także tutaj to wszystko jest w kwestii także użytkowania, serwisowania.
Także na pewno na tle skrzyń dwusprzęgłowych jest to dosyć ciekawa skrzynia. Także ze względu na choćby budowę, te sterowniki, siłowniki elektryczne, powoduje to, że to wszystko jest uproszczone, powiedzmy, budowa tej skrzyni, co ma zapewnić także bezawaryjność, no i dosyć szybkie działanie. I właściwie żywotność skrzyni jest określona na około 300-350 tysięcy z tego kilometrów, z tego co wiem, także do tego przebiegu skrzynia według producenta nie powinna sprawiać jakichkolwiek problemów. Także to by było na tyle właściwie odnośnie skrzyni Renault EDC. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.